zanim przejdziemy do analizy postawy konia, musimy skupić się na dolnym odcinku kończyny, to znaczy na odcinku od stawu nadgarstkowego do podstawy kopyta, ponieważ na tym odcinku konie mają większość problemów, jeżeli chodzi o aparat ruchu. Właśnie skupia się w tym miejscu. Po prawej stronie mamy konia, który stoi w bardzo dobrej pozycji. To jest taka pozycja wzorcowa u konia. Oczywiście jak konia obserwujemy, to on cały czas nie będzie stał w ten sposób. Natomiast bardzo często będzie przyjmował taką postawę, dlatego że takie równe oparcie się na nogach jest dla niego taką najbardziej wygodną i najbardziej przyjazną pozycją, jaką może przyjąć. I u konia zdrowego bardzo często będziemy obserwować właśnie taką pozycję. Im częściej, tym lepiej. Koń zdrowy od czasu do czasu będzie przyjmował taką pozycję, natomiast koń chory w taki sposób nie stanie nigdy i go nigdy w takiej pozycji nie zobaczymy. Ta pozycja charakteryzuje się tym, że koń ma pionowo ustawione kończyny w stosunku do podłoża, mocno obciążone stawy pęcinowe i ciężar jest równomiernie rozłożony na dwie kończyny. I taka pozycja u konia jest to pozycja najbardziej wygodna. I tutaj, jeżeli zaobserwujemy u swojego konia, że tak właśnie w ten sposób odpoczywa, to już jest bardzo dobry sygnał. Natomiast jest tu parę niuansów, które trzeba jakby rozpoznać, żeby tą pozycję ocenić, ponieważ nawet konie z dolegliwościami próbują w tej pozycji stanąć i ona jest tak, szczerze mówiąc, dość mocno zbliżona i trzeba tutaj właśnie szczególnie obserwować ten odcinek nogi od, tak jak mówiłem, od stawu nadgarstkowego do podstawy kopyta. Na środkowym zdjęciu mamy konia, który ma dolegliwość kopytową. Ja będę mówił ogólnie o boleści kopyta. Mówiłem przy okazji innych filmów, ale tutaj będę mówił tylko ogólnie, że to jest bolesność kopyta, czyli z reguły jest to jakaś dolegliwość w okolicy trzeszczki czy chrząstek kopytowych. Po lewej stronie mamy, zaznaczymy, że to jest kopyto prawidłowe i tutaj nic konia nie boli. Co prawda na tej lewej stronie, na tym lewym zdjęciu koń jakby obciąża jedną nogę i ta pęcina, ten staw pęcinowy jest troszeczkę bardziej ugięty. Pierwszą taką sytuacją, którą powinniśmy zaobserwować, jest linia na odcinku nadpęcia i od środka stawu pęcinowego do podstawy kopyta. I ta ważne jest, żeby ta linia była prosta, czyli na odcinku pęciny i kopyta ta linia powinna być prosta. Natomiast ten środkowy koń, on tutaj, ta linia jest załamana, czyli to jest w ten sposób. Wygląda to w ten sposób, a powinno być tutaj, powinna ta linia przebiegać w taki sposób. Dlaczego koń to robi? Ze względu na ból właśnie tylnej części kopyta, ogólnie mówiąc, przenosi w ten sposób ciężar na czubek kopyta, prostując pęcinę. W niektórych książkach czy czasopismach ta postawa takiej sztorcowej pęciny jest opisywana, że koń ma taką sztorcową pęcinę, on się taki urodził, jego matka tak miała i ojciec tak miał, ale to niestety nie jest prawda. Takie konie się nie rodzą. To jest typowa próba przez konia odciążenia sobie tych bolesnych części kopyta. Następną sprawą przy obserwacji, czy ta pęcina jest dobrze ustawiona, możemy w taki wirtualny sposób, jak konia obserwujemy, poprowadzić linię od środka stawu pęcinowego w dół. Jeżeli coś takiego zrobimy i ta linia wchodzi na kopyto, to niestety oznacza, że koń prostuje pęcinę i przenosi ciężar naprzód ze względu na ból kopyta. Ta linia powinna się znajdować
przynajmniej minąć się tu z piętkami kopyta i wtedy można uznać, że ta sytuacja jest dobra. Następną sytuacją, którą możemy sprawdzić, jest napięcie mięśnia międzykostnego. Tutaj trochę to słabo widać, ale w tym miejscu, przy samej kości, mamy więzadło zawieszające. To jest w tym miejscu. I tutaj jest też w tym miejscu. I jeżeli koń prawidłowo obciąża kończynę, to jeżeli kciukiem i palcem wskazującym z drugiej strony uciśniemy tę gałąź tego więzadła zawieszającego, to wyczujemy, że w przypadku tego lewego konia tutaj na tym lewym zdjęciu to więzadło będzie twarde, praktycznie jak kość, jeżeli jest prawidłowo mocno obciążone, bo koń na nim zawiesza cały ciężar. I ktoś, kto nie wie, że tam znajduje się więzadło, jak gdyby to ucisnął, to może to pomylić z kością, bo to jest do tego stopnia twarde. Natomiast tutaj, na tym środkowym zdjęciu u tego konia, będziemy wyczuwali, że możemy to więzadło zawieszające naciskać. Ono jest miękkie. Jest tak dlatego, że koń, przenosząc ciężar tutaj na czubek kopyta w ten sposób, napina prostownik nogi, czyli ścięgno prostownika. Później tutaj te dwa ścięgna zginacza głębokiego i zginacza powierzchniowego, jak już to ścięgno mu się tutaj zmęczy. I dlatego cały czas podtrzymuje się na tych ścięgnach, a ta gałąź więzadła zawieszającego jest nieobciążona, jest taka miękka. I potem możemy poznać, czy koń obciąża staw pęcinowy. Tutaj ten odcinek nogi jest kluczowy do oceny. Tutaj widzimy właśnie typową postawę, w której koń prostuje pęcinę ze względu na ból kopyta i nie jest to sztorcowa pęcina, nie jest, jeszcze raz powtarzam, nie jest to coś takiego, że koń się z czymś takim urodził. Nie ma takich koni. To jest typowy odruch taki obronny przed bólem kopytowym. Ta noga jest tutaj lekko cofnięta pod kłodę i to już jest też oznak, że koń jakby ogranicza nacisk na tylną część kopyta. W ten sposób przenosząc ten ciężar na czubek kopyta. Tutaj widzimy, że ta oś pęcinowo-kopytowa jest załamana i koń stoi właśnie w taki sposób, a powinien stać, gdyby go nic nie bolało. To powinien stać, ta noga powinna znajdować się w tym miejscu i w ten sposób wyglądać. Tutaj zresztą widać, że ten koń jakby bardziej się opiera na prawej nodze. Jedną i drugą ma chorą, ale bardziej się opiera na prawej nodze. I widać to po wielkości kopyta, to prawe kopyto jest większe, to lewe jest mniejsze. I to już zawsze mówi nam o tym, że koń nierównomiernie obciąża, nawet gdybyśmy nic innego nie widzieli, to jeżeli u konia widzimy taką sytuację, że jedno kopyto jest większe, drugie jest mniejsze, to znaczy, że to mniejsze, ta mniejsze z mniejszym kopytem nie jest, ta noga nie jest obciążona i koń stoi cały czas na, tak jak w tym przypadku, na prawej kończynie, chociaż tutaj ta różnica nie jest aż taka wielka. Są konie, które jest dużo większa. I to jest jedna z nieprawidłowych postaw. Jeżeli takiego konia zobaczymy z tak wyprostowaną pęciną, to właściwie w 100% możemy powiedzieć, że ten koń jest, że coś mu jest, że coś jest nie tak. No i tutaj z reguły, tak jak u większości koni, problem zaczyna się z kopytem, później tutaj przynosi się wyżej. Przejdźmy do następnej postawy. Ta postawa jest podobna do poprzedniej. Tą nogę mamy też minimalnie cofniętą, bardzo mocno wyprostowaną pęcinę, prawie tutaj prosta noga. Prosta noga i ta linia jest osi pęcinowej i kopyta jest też załamana, więc konia możemy podejrzewać, że tutaj w tym przypadku ze względu na taką wysoką tylną część kopyta, no to prawdopodobnie jest to ból trzeszczki i koń właśnie w ten sposób przenosi ciężar na czubek kopyta. Normalnie ta noga powinna wyglądać w ten sposób, ona powinna wyglądać, powinna się tutaj znajdować w tym miejscu.
i ta oś powinna być taka sama. Jeżeli takiego konia widzimy, właśnie oglądamy go tak z boku, widzimy coś takiego. To jest też taka ewidentna postawa, gdzie właściwie w 100% można powiedzieć, że ten koń nie jest sprawny. Między koniem super sprawnym, takim w 100% można powiedzieć, a koniem kulawym, to jest jeszcze taka wielka przestrzeń, gdzie koń jest trochę bardziej sprawny, trochę mniej sprawny, trochę ma większe przykurcze, mniejsze, mniej go boli, więcej go boli. Z reguły jest tak, że no jakieś koń jest kulawy, to każdy widzi, że on jest kulawy, ale w tej przestrzeni, takiej bardzo dużej przestrzeni, gdzie te niedomagania są na tyle delikatne, że koń jakby nie jest kulawy, ale jest niesprawny i na takim koniu, jeżeli będziemy mieli takiego konia, to no to nic nie wytrenujemy. Tutaj nie będzie żadnego wielkiego sportu. Ani nawet przyzwoitej, takiej bezstresowej rekreacji, dlatego że taki koń z bólami, tutaj z takim ustawieniem kopyta, jak ten koń ma z takim ustawieniem pęciny, to no będzie robił różne rzeczy, będzie się buntował, bo nie będzie chciał, będzie się zatrzymywał, nie będzie chciał kłusować, będzie skracał wykrop. No, bardzo dużo, ale to nie jest tematem tego filmu. Tutaj jest taka charakterystyczna postawa już dość mocno zaawansowanego chorego konia, który też wcale nie musi wykazywać, że on jest kulawy. I z reguły nie jest kulawy, ale ten koń już tak jakby wymęczył sobie te wszystkie ścięgna w nadpęciu. I teraz, żeby ograniczyć ten ból w jednym i w drugim kopycie, to właśnie robi to w ten sposób, że rozstawia tak bardzo szeroko te nogi na bok. I to już jest taka bardzo no, zła sytuacja. Ta postawa akurat to jest taka dosyć ekstremalna, ale częściej spotyka się takie konie właśnie, że na jednej wydaje się, że na jednej nodze stoją prawidłowo. Ta noga jest w pozycji pionowej, natomiast ta druga noga, tak jak tutaj ta prawa, jest tak wysunięta do przodu i tak trochę na spocznie wysunięta w bok. I to, jeżeli obserwujemy taką sytuację, to znaczy, że ta noga wysunięta na bok konia boli. Oczywiście przy mniejszych nasileniach, gdzie ta postawa nie jest tak ewidentna, musimy konia obserwować przez jakiś czas. Niekiedy wystarczy kilka minut, niekiedy wystarczy jedno spojrzenie, a niekiedy trzeba go poobserwować kilka dni, żeby utwierdzić się w tym przekonaniu, że on cały czas stoi w tej sytuacji, bo normalnie koń może tam wysunąć sobie taką nogę jedną do przodu czy do tyłu, to będzie to robił każdy koń, ale jeżeli widzimy, że on tak stoi właściwie cały czas, czy go czyścimy, czy go przestawiamy w inne miejsce i cały czas tą nogę wysuwa na stój i wysuwa ją tak lekko na bok, no to nie jest normalna sytuacja, bo gdyby to się zmieniało raz taka, no to jeszcze to by można przyjąć, że on tam sobie te nogi przestawia, ale jeżeli cały czas stoi, tak jak na przykład w tym przypadku, bardziej na lewej nodze, a tą prawą wysuwa do przodu i ogranicza nacisk na tą nogę, no to znaczy, że ta noga go boli. Następna postawa, to jest bardzo typowa postawa, też w książkach opisywana jako taka postawa podsiebna, to się tak nazywa. I ta postawa podsiebna wygląda właśnie w ten sposób, jak ten koń tutaj to ma. Ona tutaj w jego przypadku też jest taka właściwie ekstremalna, bo on już tu dalej już nie może tej nogi cofnąć, ale konie wymyślają sobie różne takie no, postawy, które jakby to jest troszeczkę nawet kwestia przypadku, bo to zależy jak tam koń sobie to wypróbuje, że to mu przynosi ulgę, to on w ten sposób staje. I on tutaj w ten sposób właśnie ogranicza też ból kopytowy, czyli tak jak mówię, ogólnie mówię, ból kopytowy. I w ten sposób właśnie zamiast tak ekstremalnie prostować tą pęcinę, to on cofa te nogi i w ten sposób też przenosi ciężar na czubek kopyta. Tutaj ta noga u prawidłowego, zdrowego konia powinna znajdować się w tym miejscu. Zobaczmy, jak ten koń się męczy tutaj cały czas, żeby normalnie on nie może normalnie stać. Ta postawa właśnie jest opisywana jako postawa podsiebna, że konie z czymś takim się rodzą. To tak właśnie niestety to nie jest prawda. To jest typowa postawa obronna. Koń po prostu boli go kopyto w tylnej części, ogólnie mówiąc, przynosi ciężar na czubek kopyta.
Tutaj mamy taką sytuację, że to już jest taka minimalna, ale to też możemy obserwować. Tutaj jest bardzo często, właściwie to mało kto zwraca uwagę na coś takiego. Tu sytuacja wygląda w ten sposób, że ten koń, pozycja taka jak ten koń stoi, to jest taka pierwszy sygnał, gdzie powinniśmy, jeżeli oczywiście cały czas obserwujemy taką sytuację, to jest pierwsza taki sygnał, gdzie powinniśmy na to zwracać uwagę, że możemy uznać, że ten koń opiera się tutaj na prawej nodze, natomiast tą lewą nogę cofa do tyłu i w ten sposób ogranicza sobie jakby dolegliwość, cofając tą nogę do tyłu. I jeżeli obserwujemy takiego konia cały czas, że on przy czyszczeniu, możemy takiego konia obserwować u siebie przez ileś dni, ale nawet to jest nasz koń, bo to te wszystkie tutaj sytuacje, które to możemy sobie na bieżąco własnego konia już też jakby diagnozować. Oglądamy go i on tak sobie stoi cały czas, że tą nogę lewą ma cały czas tak cofniętą. To jest właściwie plaga u koni, także tutaj nawet nie ma się co tak porównywać, bo jeżeli to porównamy z koniem kolegi czy koleżanki i z drugim koniem znajomego i z trzecim koniem znajomego, to może się okazać, że wszystkie konie tak stoją i wtedy powiem, co ten gość tam bredzi za głupoty. Ten koń tak i wszystkie konie tak stoją i to na pewno to jest tak to powinno być. Oczywiście nie, on może tak stanąć na jakiś moment, ale jeżeli cały czas obserwujemy konia, że ta noga jest w tym przypadku lewa cofnięta i koń nawet śpi w boksie, to też ma lewą nogę cofniętą, jak go czyścimy, to cały czas go patrzymy na jego nogę, też ma cofniętą, przeprowadzamy go gdzieś tam w inne miejsce i cały czas patrzymy i ta noga jest cofnięta, to możemy być pewni, że ta noga go boli. Ten ból może być niewielki, bo tak jak mówię, ta postawa to jest taki pierwszy sygnał, którym powinniśmy się zainteresować, dlaczego ten koń nie staje sobie tak jak na tym zdjęciu prawym, czyli równo, wygodnie, obciążając równomiernie te kończyny. W przypadku oczywiście takiego stania spoczynkowego, bo nie zawsze koń tak będzie stał, ale może być taka sytuacja, że tego konia z tą cofniętą nogą nigdy nie zaobserwujemy w takiej sytuacji, jak tutaj jest to zdjęcie po prawej stronie, czyli tak jak ten koń tutaj stoi. No i to jest wiadomo, że ta lewa noga, że ta, z tą lewą nogą jest tam jakiś problem. No i na koniec mamy tutaj takiego młodego konia, który jeszcze nie zdążył się zepsuć. I to jest na zakończenie optymistyczne zdjęcie, dlatego że gdybyśmy zaobserwowali takiego konia jak ten młody koń, to jest zdjęcie zrobione zupełnie przypadkiem na pastwisku, ale to jest właśnie taka sytuacja, gdzie widać, że ten koń jest tutaj spokojny, on jest u siebie, więc jest wyluzowany i taka sytuacja jest dla niego, jeżeli chodzi o stanie, o pozycję taką stojącą, to dla niego taka sytuacja jest najbardziej wygodna. I tutaj właśnie widzimy pionowo ustawione nogi, równo, z dobrze tutaj obciążoną pęciną w dół. Tylna noga, ciężar w tym przypadku tutaj jest na lewej, ta noga odpoczywa. Za chwilę koń to zmienia sobie te tylne, ponieważ tam nie ma tego systemu ustaleniowego, więc musi sobie te nogi tylne zmieniać, żeby jedna odpoczywała. W tym przypadku tutaj stoi na prawej nodze. Widać jeszcze, to już bardziej fizjoterapeuci by zobaczyli, że wyluzowane ma tutaj mięśnie łopatek, mięśnie szyi, mięśnie grzbietu. Tutaj nic nie jest napięte. I taki koń, jeżeli byśmy zobaczyli tak właśnie stojącego konia. Oczywiście mówię to już po raz kolejny, ale koń nie musi tak stać, ale chorego konia, któremu coś jest, to w takiej postawie jak ten nie zobaczymy go nigdy. Oczywiście tu jest ten niuans, który mówiłem na początku, czyli obciążenie tego stawu pęcinowego, bo to jest kluczowa sprawa. Niektóre konie na przykład, żeby odróżnić, że bardzo chory, tak jak to zdjęcie było na pierwszym, gdzie na tej sztorcowej pęcinie, wyprostowanej pęcinie i te nogi w zasadzie stoją prosto, ale te pęciny nie są ugięte i w tym przypadku ten ciężar nie jest prawidłowo rozłożony i taki koń nie przyjmie takiej postawy
Chory koń nie przyjmie takiej postawy nigdy, nie zobaczymy go w takiej postawie. Czyli jeżeli widzimy swojego konia, że on od czasu do czasu tak staje, w taki równomierny, równy sposób, taka postawa jest przednich nóg szczególnie, to jest dla konia najwygodniejsza sytuacja i on zawsze chętnie w momencie takiego oczywiście luzu, zawsze taką postawę przyjmuje, ponieważ to jest dla niego najbardziej wygodne. Jeżeli on by miał tam nogę jedną schować do tyłu, czy wysunąć do przodu, to dla niego to jest uciążliwe. Zdrowy koń tego nie będzie robił. To tylko koń, który ma jakieś dolegliwości. Czyli jak takiego konia zobaczymy, tak jak ten, to w zasadzie, jeżeli ktoś potrafi bardzo dobrze, no tu trzeba troszeczkę te konie poobserwować, ocenić prawidłowo tą taką pozycję spoczynkową, tak jak tego konia, to w zasadzie, jeżeli by chciał tego konia kupić, to nie musi go oglądać ani w kusi, ani w galopie, bo na pewno ten koń będzie się ruszał dobrze i będzie sprawny. Następny film będzie o prawidłowym stępie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.